Szczęść Boże, dzień dobry. Jesteśmy w domu biskupów koszalińsko-kołobrzeskich. Jest z nami biskup Edward Dajczak. Szczęść Boże, księże biskupie. Szczęść Boże, kłaniam się. Księże biskupie, spotykamy się w okolicznościach takich szczególnych, wyjątkowych. Szczególnie osobiście dla księdza biskupa, ale też dla diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, ponieważ papież Franciszek właśnie przyjął rezygnację księdza biskupa z urzędu biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego. Wiemy, że prawo kanoniczne taką ewentualność, taką możliwość przewiduje, ale w wieku 75 lat. Tutaj dzieje się to rok wcześniej. Dlaczego ksiądz biskup tę rezygnację przyspieszył? Powód jest właściwie jeden zasadniczy. Powód zdrowotny, a konkretnie to wszystkie te przejścia covidowe, takie charakterystyczne dla naszego czasu, niestety. Miałem 3 razy powtórzyło się to zakażenie. Najgorsze było drugie, które pozostawiło niestety ślad w moim życiu, który no, trwa, to już trwa od 21 roku, więc to już jest trochę czasu. Próbuję to jakoś opanować również lekami, ale z trudem. Sprawa dotyczy 2 rzeczy. Najpierw była sytuacja lękowa, taka przedziwna, która na szczęście minęła. Natomiast zupełnie nie minęła sytuacja takiej ataków depresji, które nieraz są bardzo mocne i powodują takie reakcje, jak w sytuacjach depresji ludzie reagują. Zachowawczo, takie wycofywanie, uciekanie od trochę, w zapomnienie. Chciałoby się, to jest dziwna reakcja w ogóle, bo się chciało najlepiej położyć, usnąć i nie czuć rzeczywistości. To charakterystyczne, ci, którzy się z tym męczą, to doskonale wiedzą, o czym mówię. To właściwie, to jest jeden element. A drugi, myślę, że z tym się wiąże, to jest odpowiedzialność za diecezję. Kiedy zauważyłem, że przy takiej diecezji jak nasza, rozległej, normalna to rzecz, że trzeba podejmować decyzje, o większej wadze, mniejszej. I zauważyłem, że im to coś jest trudniejsze, tym nasila się mój stan. I wtedy się robi normalny ruch taki, przedłużający decyzję. Odkładanie. Na jutro, na pojutrze, zobaczymy, może coś. I kiedy zacząłem to spokojnie analizować, doszedłem do wniosku, że to jest ze szkodą dla diecezji. Drugi element, taki związany z diecezją, bo to głównie chodzi o diecezję. Moja choroba wywołuje ten problem. Druga rzecz jest taka. Skończyliśmy synod. Jestem szczęśliwy całym przeżyciem. Myślę, że porównując sytuację nawet w Polsce, gdzie synody obumarły, zatrzymały się w tym czasie, myśmy szczęśliwie znaleźli klucz i skończyliśmy. Mamy wszystkie dokumenty. Szczęśliwie się stało, że jest biskup koadiutor, który partycypował w finalnym momencie. I teraz doszedłem do takiego wniosku. Trzeba zacząć wydawać akty wykonawcze, trzeba zacząć realizować synod. To jest odpowiedzialność ogromna za diecezję. Robimy to w czasie, kiedy i tak nastąpią pewne zmiany, zmiany strukturalne ze względu na przykład na mniejszą ilość kapłanów, które będzie, na zmiany kulturowe, które się dokonują. Trzeba reagować pewne rzeczy. I nie ma co czekać. Ten rok niczego nie rozwiązuje, mój rok biskupiej posługi jako biskupa diecezjalnego. Natomiast trzeba zaczynać. Biskup Zbigniew jest na tyle już rośnięty w diecezję, że może spokojniej realizację zacząć. To jest perspektywa lat. I doszedłem do wniosku, że to jest najbardziej korzystna wersja dla życia diecezji. Na tyle ona przecież wrosła we mnie, a ja w nią, że nie mógłbym jej szkodzić w żadnym wypadku. Księże biskupie, wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co ksiądz biskup powiedział na początku o tej depresji, bo to jest chyba takie no ważne, myślę, żeby też, pewnie oglądają nas też ludzie, którzy zmagają się z tym problemem, tak. I słyszą teraz, że biskup też się z nim zmaga. Ksiądz odważnie biskup o tym mówi, nie ukrywa tego. Ksiądz biskup poprosił o pomoc, z tej pomocy korzysta. Co by ksiądz biskup poradził tym, którzy odkrywają w sobie po prostu, że mają taką chorobę? Myślę, że trzeba znaleźć przede wszystkim człowieka, który pomaga. Ja znalazłem kogoś. Ktoś musi trafić z lekiem, bo to jednak pomaga. Ja widzę sam, że w momencie, kiedy rozpocząłem terapię, również tą lekową,
to te stany są tonowane jednak, są o wiele mniejsze. Poza tym myślę, trzeba, no to jest konieczne, ja akurat nie, żeby nie prowokować swojego organizmu, żeby nie stwarzać jeszcze trudniejszych sytuacji, podjąłem taką decyzję. Myślę, że wielu ludzi musi podejmować taką decyzję, żeby troszeczkę, choć trochę zwolnić nacisk na psychikę, na to wszystko. Dobrze jest, jak są wokół życzliwi ludzie, którzy wspierają, i myślę, to jest takie konieczne w tym stanie. No i trzeba uczyć się z tym żyć, czyli sobą kierować, bo to też jest potrzebne. Są to sytuacje takie, kiedy trzeba trochę racjonalizować pewne rzeczy, bo emocje, system nerwowy reaguje, jak reaguje, ale wtedy, kiedy się przemyśli, spokojnie odczeka, to musi być troszeczkę spokojniejsze życie, albo trochę, no przy posłudze mojej byłoby to prawie niewykonalne. I musiałem być odpowiedzialny. Ja myślę, muszę to powiedzieć moim diecezjanom, kochanym i wszystkim, że musiałem być odpowiedzialny za to, co robię i za to, co się będzie musiało dziać w diecezji. I to jest główne podłoże tej decyzji. I widać, że zarówno kongregacja do spraw biskupów, wcześniej nuncjusz, no i oczywiście ostatecznie Ojciec Święty zrozumieli. Ja to wszystko opisałem spokojnie w piśmie, jaka jest sytuacja, i powiedziałem, podsumowałem je tak, że jeżeli Ojciec Święty uzna, że dla dobra diecezji jest ta rezygnacja właściwą prośbą, to ja bardzo o nią proszę i oczywiście deklaruję, że w miarę mojego zdrowia, moich sił, to oczywiście będę się angażował, będę w diecezji, ja nie wyjeżdżam z diecezji, więc zostanę w niej. Tylko będzie po prostu inna posługa. Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie dla diecezji. Niektórzy takie problemy, jeszcze ostatnie pytanie w tym temacie, wiążą ze wstydem, że to jest wstyd. Ksiądz biskup mówi o tym, czyli inaczej ksiądz biskup do tego podchodzi. Tak, bo ja myślę, że z wszystkim w życiu, co nie jest zależne od nas, trzeba się zmierzyć i nie ma co udawać siłacza tam, gdzie przychodzą jakieś sytuacje, dlatego że jakiekolwiek udawanie pogarsza sytuację, dlatego że nawet najbliżsi czy ludzie, nie wiedząc o tym, mogą reagować na tyle nieprawidłowo, że mogą jeszcze pogarszać sytuację. Jeżeli ja wiem osobiście o kimś, że jakieś reakcje dla niego są trudne, to w życzliwości je omijam. No po prostu nie wywołuję takich stanów. I ja mówiłem wprost, bo myślę, że tak, potrzebna ta informacja jest, raz, że może powiem tak, ja jej nie kryję, a potrzebna ona jest też diecezjanom, żeby wiedzieli, dlaczego tak się stało. Bo gdyby to było za rok, nikt by się nie dziwił, jest rok i koniec. Natomiast ten rok potraktowałem w taki sposób. Nie ma co marnować czasu. Ja nie minie mi to z automatu. Nie da się wywołać jakimkolwiek lekiem nagle stanu, że ja się odmienię. Te wszystkie argumenty, które mówiłem, czas, którym jest diecezja, bo to też jest ważne, czas, który jest przed nami, sporo zmian, tu trzeba dużo dynamizmu życia. Myślę, że biskup Zbigniew jest, jak widzimy, znamy już go, na tyle dynamiczny, że sobie z tym stanem jest w stanie poradzić. Tym spokojniej po prostu odchodzę. Księże biskupie, no więc teraz do księdza biskupa przylgnie taki przydomek, który zawsze właśnie jest kojarzony z biskupem emerytem, biskup senior. Tak. Ksiądz biskup zawsze miał tych seniorów obok siebie, najpierw kardynała nominata Ignacego, później biskup Tadeusz, który niedawno od nas odszedł, jest ciągle biskup Paweł, a teraz ksiądz biskup sam staje się biskupem seniorem. Powiem szczerze, że mi trudno się będzie pewnie do tego przyzwyczaić, a co dopiero księdzu biskupowi. Ta procedura odchodzenia na emeryturę była oczywiście, trwała troszeczkę, to nie spadło jak grom z jasnego nieba, ale dopiero teraz dowiadujemy się, że to się staje faktem. Czy to już do księdza biskupa doszło, że księdza biskup jest emerytem? Tak. I jak się ksiądz biskup z tym czuje? Muszę powiedzieć, że pierwsze moje reakcje, takie wewnętrzne, potwierdzają mi tylko słuszność tego. Naprawdę, bo ja doskonale się czuję i mogę wypełniać zadania w liturgii, w posłudze duszpasterskiej, na rekolekcjach. To wywoływanie tych stanów dotyczyło administracji, różnych decyzji związanych z funkcjonowaniem, które wymagały po prostu takiej osobistej decyzji mojej, bo to w naszej relacji spoczywa na tym. I kiedy to zeszło,
kiedy już wiedziałem, że Ojciec Święty przyjął tę rezygnację, zrobiło mi się rzeczywiście lżej i odprawiałem już z taką trochę świadomością rekolekcję, prowadziłem i widzę, że w tym się odnajduje ewangelizacja, głoszenie. Tyle, ile mi starczy sił, będę służył diecezji, a ten tytuł senior, nie wiem jak to będzie, tak się sam uśmiecham, jak sobie mówię seniorze, to się uśmiecham, bo to tak dziwnie brzmi, ale pewnie się przyzwyczaję. No. No właśnie, księże biskupie, jest księże biskup seniorem, emerytem. To nie oznacza, że ksiądz biskup znika, wręcz przeciwnie, będzie ksiądz biskup z nami obecny. No, z tego domu ksiądz biskup się wyprowadzi, w którym jesteśmy. Tak. No właśnie, jaki ma ksiądz biskup pomysł na siebie, na ten czas emerytury? Zacznijmy od tego właśnie, gdzie ksiądz biskup się przeprowadzi i później dalej, co ksiądz biskup będzie robił jako emeryt. Więc zdecydowałem, że tak na tym etapie, kiedy mi lat będzie przybywało, najlepsze miejsce, jakie sobie mogę wynaleźć, zresztą też mi trochę podpowiadano, mogłem wybrać, ale zdecydowałem się na Centrum Edukacyjno-Formacyjne. Motyw był taki. Pierwsze to jest wokół piękna przyroda, którym chciałem. Dalej, są tam ścieżki, które można wyjechać rowerem. Chodziło mi o ruch, żebym się czasem nie zastał. Jest jeszcze kolejna sprawa, już rozmawiałem z księdzem dyrektorem Andrzejem, że tam w CEF-ie coś się dzieje, więc jakaś konferencja biskupa czy Eucharystia, którą odprawię tam będąc, mając na to czas, tym, którzy będą odprawiali rekolekcje bardzo chętnie. Czy posługa w konfesjonale. Czy posługa w konfesjonale, czy po prostu zwykle rekolekcje, które podejmę i będę przewodniczył temu wydarzeniu. Ja miałem takie myślenie, że się przeniosę do Skrzatusza. Miałem, ale rozmawialiśmy z biskupem Zbigniewem i on mówi, na stałe to nie jest dobry pomysł. Powiedział mi tak ładnie, po bratersku. Zechcesz, to pojedziesz sobie na tydzień i będziesz siedział w Skrzatuszu tydzień. I to prawda. Mogę tam zawsze zajechać, będę miał trochę więcej czasu, to oczywiste. I nie będę na pewno tam. To niewątpliwie nie jeden dzień będę tam zajeżdżał. Ale mówi tak, to jest kontakt z nami. Na skalę, jaką będzie chciał, bo tu jest biskup Ornariusz Wolny, może mnie o coś zapytać, może chcieć porozmawiać. Mówi, czasem są takie sytuacje, że przynajmniej w pierwszej fazie życia diecezji, to nieraz człowiek chce poprzednika zapytać, jak to, jak było, albo jak sądzę, pytać mnie o zdanie. Tam, gdzie będzie chciał, tam, gdzie będzie potrzebował. Ale chciał tego, uważał, że to jest lepsze miejsce i zgodziłem się z nim, posłuchałem biskupa, więc będę w bardzo dobrym miejscu. Jestem szczęśliwy, już nie mieszkając nawet jeszcze tam, bo bardzo lubię to miejsce, więc myślę, że mieszkanie będzie właściwe dla emeryta. To pewnie nie jest łatwo się wycofać, no bo człowiek przez lata no, rządzi w diecezji, podejmuje decyzje, od niego wiele rzeczy zależy, można powiedzieć, wszystko ma na głowie, bo tak trochę z biskupem jest, chociaż oczywiście ma współpracowników, to jest jasne. A teraz trzeba się usunąć na bok, tak jak ksiądz biskup mówi, może mnie zapyta o radę, ale jak zrobić, żeby się nie wcinać, żeby rzeczywiście umieć odejść na bok? To chyba nie jest łatwe. Myślę, że dla mnie, mam nadzieję takie, nie będzie bardzo trudne, dlatego że to raczej było dla mnie trudne. I to było ciężarem. To było spore obciążenie w czasach, kiedy jeszcze byłem młodszy, jak przyszedłem nawet do diecezji. Oczywiście, było wystarczająco dynamizmu, żeby podjąć zmagania o różne rzeczy, ale to zawsze mnie kosztowało. I ja raczej to przyjmuję jak ulgę, jakby coś ze mnie zeszło. I mam nadzieję, że nie będę mojemu następcy przeszkadzał. Natomiast będę do dyspozycji. Tak sobie to postanowiłem i właściwie nie mam niepokoju. Życie sprawdzi, zweryfikuje, ale ja nie mam niepokoju. Odchodzę tak bardzo spokojnie, z taką właśnie ulgą przy tym ciśnieniu, które teraz jest przy tej chorobie szczególnie trudne. A tak to zupełnie spokojnie. Nie sądzę, żeby brak tego typu władzy był dla mnie jakimś problemem.
Księże biskupie, 75 lat życia prawie, tak. Ponad 30 lat biskupiego życia, w Koszalinie w sumie nieco ponad 15 lat. To tak naprawdę jest w sumie niewiele matematycznie rzecz biorąc. To jest zaledwie tak. 20% życia całego, tak. Nawet niecała połowa biskupiego życia. Tak. Ale czy to bycie biskupem koszalińsko-kołobrzeskim księdza biskupa jakoś zdefiniowało jako człowieka? O tak. Doświadczyłem sam, jaka to jest duża zmiana, kiedy się było biskupem pomocniczym. Ja byłem dłużej niż tutaj, bo 17,5 roku w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. I robiłem tam niemało, ale żyje się zawsze ze świadomością, że ten, który musi podjąć ostateczną decyzję, jest obok. Ktoś, kto będzie decydował ostatecznie. To jest duża ulga. To jest taka zawsze ochrona, że ja mogę mieć jakieś myślenie, mogę proponować biskupowi diecezjanemu, ale ostatecznie on bierze odpowiedzialność za to. Dla mnie pobyt w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej to, mimo że to jest taki procent niewielki, to jednak życiowo to jest bardzo znaczący proces. Bardzo, bardzo. Dlatego, że tak. To trochę się biskup jest koszalinianinem, można powiedzieć. Tak. Modliłem się o to, żebym, powiem tak szczerze, jak jechałem, to moja modlitwa była taka. Trzeba zrobić wszystko i prosić Boga o taką umiejętność przemiany i gotowość, żebym nie wyjechał z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej na delegację do Koszalina. I muszę zdradzić coś bardzo takiego intymnego. Po około mniej więcej roku pobytu, nie całego, mój tatuś, który był bardzo dyskretny, taki spokojny, w wieku już takim sędziwym, bo dożył prawie 91 lat, już był taki bardzo wyciszony. Chciał zobaczyć, gdzie ja jestem, był na ingresie, to mu wystarczyło. I zaczął mnie pytać, gdzie ja jestem. I ja tak mówiłem, raz w Słupsku, raz w Pile, raz tam, raz tam. Kiedyś podnoszę słuchawkę w domu, tu będąc i gdzie ty jesteś? I ja powiedziałem pierwszy raz przez telefon do niego, w domu. Zrobiła się cisza i on mówi, wiesz, czekałem, kiedy to powiesz. Stary, mądry człowiek. I ja się tak czułem. I to było dla mnie ogromnie ważne. To była moja diecezja. Miałem takie wrażenie, jakby całe poprzednie życie było przygotowaniem do tego finalnego etapu, którym była posługa biskupa diecezjalnego w Koszalinie. I rzeczywiście, ja mogę powiedzieć, pokochałem diecezję tamtą, wspominam, mam tam przyjaciół, ale odłączyłem się, aż się dziwię, tak łatwo od nurtu tamtego życia. I zresztą tu mnie wciągnęło. Rodziły się nowe pomysły. Na pierwszym spotkaniu w Szatuszu Matce Bożej przyrzekłem, że zrobię sanktuarium. To była moja pierwsza modlitwa w Skrzatuszu. To ogromnie stworzyło dalej pomysł hospicjum. Ksiądz Radek przyszedł, mówi, że ma pomysł, będziemy robili dom. Plus duszpasterstwo. Mówimy o Domu Miłosierdzia. Domu Miłosierdzia. Tak. Dalej, wyzwania wszystkie duszpasterskie, przecież to angażowało ogromnie. Czuwania młodych przecież. Czuwania młodych. Trzeba było testować, nawet się spotkać z takim niedowierzaniem, że to może się udać, że to ma sens. Młodzi w Szatuszu, było dużo wątpliwości, czy to w ogóle jest możliwe. Ja miałem taką jakąś mocną wiarę, mocne przekonanie, że kiedy wyjdziemy do tych młodych ludzi z taką serdeczną miłością, kiedy to nie będzie moralizowanie i pouczanie ich, a zaproszenie ich do spotkania z Jezusem, jakby branie ich za rękę, żeby do tego spotkania i w Szatuszu jeszcze z Maryją. I to myślę, że to były takie dobre wydarzenia, wybudziły jakieś nowe rzeczywistości w diecezji i to mnie pasjonowało, to nie był trud. Jeżeli chodzi o duszpasterstwo, to właściwie to była taka moja życiowa pasja. Tu mnie nie kosztowało nic, ani wysiłek, ani trud. To się nic nie liczyło, kiedy sięgnęło i trzeba było zrobić. Nie było ważne. Zdziwienie było też takie, że jasno powiedziałem, zresztą powiedziałem moim braciom w kapłaństwie, że jeżeli w diecezji potrzebujemy oprócz normalnej administracji na coś pieniądze, to musimy je mieć na duszpasterstwo. I te inwestycje, nieraz mi mówił ksiądz ekonom,
że jak mówiliśmy o tych spotkaniach z Katuszu czy gdzieś i on mówił o pieniądzach, które trzeba wydawać, to oni się dziwili. Ale przecież nie da się inaczej stworzyć. Jeżeli mamy finanse, to jest inwestycja w człowieka. Najważniejsza z inwestycji, którą trzeba robić. I jeżeli cokolwiek robiliśmy w diecezji, również czy te domy rekolekcyjne, które akurat nie w trakcie jeszcze są nawet remontu, biskup Zbigniew będzie kończył je, to wszystko jest po to właśnie, żeby można było tego młodego człowieka otworzyć na Pana Boga, a wiemy o tym, że jest to etap, kiedy trzeba się natrudzić trochę, żeby do nich dotrzeć, więc to była taka moja pasja. Niewątpliwie właśnie Skrzatusz to jest chyba coś takiego, co jest kojarzone z księdzem biskupem, to miejsce. Nawet niektórzy mówią biskup Edward Dajczek, biskup Koszalińsko-Kołobrzecko-Skrzatuski, dodają ten trzeci człon. Może to nawet najbardziej zostanie zapamiętane z księdza biskupa tutaj posługi jako biskup ordynariusza. Kto wie, zobaczymy, czas pokaże, ale niewątpliwie to jest wielkie dzieło, które przez te lata księdza biskupa posługi rosło i materialnie, i duchowo. Wszyscy, którzy byli tam powiedzmy przed 2010 rokiem i są teraz, mówią, że to jest po prostu zmiana kolosalna, epokowa tego miejsca. No chyba rzeczywiście jest trochę tak, że ksiądz biskup jest tym biskupem skrzatuskim trochę. Tak, ja się nawet nie bronię i cieszę się z tego. Dlatego, że ja miałem doświadczenie sanktuarium w diecezji zielonogórsko-zgorzowskiej. To było takie nawet główne sanktuarium przed podziałem administracji apostolskiej diecezji. Akuratnie miałem to szczęście, że moi rodzice pielgrzymowali, ja od małego chłopca pielgrzymowałem. Miałem bardzo pozytywne doświadczenie. I kiedy przyszedłem, wszedłem do tego kościoła, byłem zauroczony, pomimo że on był wtedy w stanie takim, jakim był, ale byłem zauroczony tym konfesyjnym rozwiązaniem, pięknem, które widziałem. Jeszcze go nie było, ale ja już go widziałem. I przede wszystkim powiedziałem jedno. Sanktuarium dla diecezji to jest dusza diecezji. To jest takie duchowe centrum, w którym się odnawia. I oczywiście, kiedy trzeba było inwestować, chociaż wydawało się, że kiedy myśmy zaczynali, to było wiele przestróg również, nawet w kurii biskupiej, że a kto to utrzyma, a co będzie. Był nawet opór i taka niewiara sporo nawet braci w kapłaństwie. Wielu nie wierzyło, że to może się stać, że to można zrobić. Ja natomiast wiedziałem, czym jest sanktuarium w diecezji. To wiedziałem na pewno i wiedziałem, że naszej diecezji to jest potrzebne jak powietrze. I od samego początku wiedziałem, że jeżeli będziemy stawiali mury równolegle, już na miarę możliwości, trzeba robić wszystko, żeby to stawało się takie. Stąd na przykład ten pomysł pielgrzymek dekanalnych. Po to tylko, żeby ludzie zaczęli poznawać Skrzatusz, bo się zorientowałem, że on w wielu miejscach nie funkcjonuje, że on nic nie mówi za bardzo ludziom. Więc zaczęliśmy budować mury i zaczęliśmy tę robotę, żeby Skrzatusz był centrum. I ja dzisiaj jestem bardzo szczęśliwy, bo gdyby stały piękne mury, nawet takie jak stoją, i to sanktuarium było takie martwe, drętwe, to byłby ból. Tak się cieszyłem, kiedy ta świątynia stała się taka ważna. Tam były różne zmagania, walki, bo myślę, że tak, konserwator poznański był bardzo życzliwy. To znaczy pomagał nam ogromnie, jestem mu ogromnie wdzięczny, ale konserwator jest konserwatorem, ponieważ to prezbiterium było bardzo wysunięte. Jak na taki niewielki kościół, za bardzo. No ale teraz skrócić je, to nie takie proste, trzeba negocjować. Druga rzecz. W jakimś otepie pojawiły się te drewniane klepki. One wtedy już były zbutwiałe, zdjęte. I ja wiedziałem, że, bo doświadczyłem, jak w mrozie ten kościół jest zimny. Ale to taki, że przez jedną przeświętą człowiek drętwiał. I powiedziałem, no tak nie może być, jeżeli ten kościół nie będzie ogrzewany, to od jesieni do wiosny będzie martwy. Ze względu nawet na takie warunki. Więc wiedziałem, że taki kościół wąski, wysoki można ogrzać tylko posadzką. Więc teraz była walka. Ja nawet tak przekomarzając się powiedziałem do pana Orka, mówię, ja poczekam, aż pan przejdzie na emeryturę i tak zrobimy ogrzewanie w kościele. Żartując, ale on był życzliwy, uległ wreszcie. I dzisiaj sam jest szczęśliwy, że tak jest, tam zajeżdża często, jest też na emeryturze. I myślę, że to był taki napęd mojego życia. Naprawdę, ja tak pokochałem. Jeszcze był taki moment,
Pan Bóg wie, co robi. Szybciej odrestaurowana była już pieta, a jeszcze robotę trwały w kościele. Nie można było ją tam wnieść i ja powiedziałem, to prosiłbym bardzo, żeby ona była w kaplicy biskupiej. I ona ponad miesiąc była w kaplicy biskupiej i ja całe godziny nieraz siadałem i wpatrywałem się w twarz. Urzekła mnie właśnie ta inność Piety Skrzatuskiej. Ja zrobiłem taki test kiedyś. U świętej pamięci Wojciech Wójtowicz, nasz rektor, który zginął, miał tam jakieś spotkanie rektorskie i zaprosił mnie na takie spotkanie. I ja przywiozłem twarz i zrobiłem taki test rektorom. To jest część tej części figury. Z czego to jest? Nikt nie powiedział, że to jest Pieta. Nie przychodził im do głowy i ta teologia właśnie Maryi takiej z ogromną wiarą i widzącej już głębiej niż nam się zdaje, która dla nas jeszcze teologicznie jest bardzo taka potrzebna w diecezji, takie patrzenie mocniejsze niż wydarzenia, które się dzieją dramatyczne wokół. I to mnie urzekło i teraz z tym już zejdę z tego świata, a tam u góry tam będzie jeszcze inne spotkanie. Księże biskupie, tych radości biskupich, jak widać, jest wiele. Młodzież, duszpasterstwo, domy rekolekcyjne, dom miłosierdzia, Skrzatusz. A co było takim trudem, takim może nawet i smutkiem biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego? Ja mam wewnętrzną taką pewność i odwagę, że trzeba się mierzyć z czasem, który jest. Trzeba liczyć się z kulturą, która nachodzi. I to wymaga zmienności. Ja zawsze nauczyłem się tego. Tutaj chylę czoło, muszę powiedzieć, przed Iwką Garem, tym teologiem, który mnie uczył eklezjologii. Oprócz kardynała Ratzingera, Benedykta, to był taki inny autor, który wprowadzał mnie w takie tajniki życia Kościoła i ciągle akcentował. Ewangelia jest Ewangelią, tradycja wpisana wielką literą w Kościele jest tradycją i to niesiemy. Natomiast formy, szukanie kontaktu jest zmienne w zależności od sytuacji. Trafiłem tu do diecezji w sytuacji takiej właśnie zmienności, dużej, kulturowej. Dokonywały się zmiany, dokonywały się wielkie rzeczy. I my jesteśmy ludźmi tradycji i mamy taką ochotę, to, co później Ojciec Święty powiedział, no zawsze tak było. I to Ojciec Święty uznaje to za hamulec, ja też, przyznam się szczerze, i przekonać do tego braci w kapłaństwie też było niełatwo. Czułem taki opór, myślę, że nawet na początku dosyć duży. Pamiętam takie spotkania z młodymi księżmi, którzy mówili, no to tam może u was w Zielonej Górze to się dało, czy w Gorzowie, ale tu jest inny świat, tu jest, oczywiście każda diecezja, myśmy wyszli razem z jednego, jakby z jednej pozycji, ale wiadomo, że diecezje szły różnym rytmem i mi się wydawało, że trzeba to zrobić i trzeba było przekonać do tego. Z drugiej strony, jak się chciało, a bardzo chciałem, wprowadzić w duszpasterstwo świeckich, rola animatorów, te wszystkie rzeczy, z kolei trzeba było rozmawiać z ludźmi, którzy mówią, no nie, my się nie nadajemy do tego. I trzeba to było wytrzymać. Myślę, że to było największe zmaganie w diecezji. Nie inne rzeczy, bo inne były trudne, personalne niektóre sprawy. Ktoś był wspaniały, ktoś zawodził, były chwile bolesne, ale to wszystko, mimo że ja było to dla mnie ciężarem, jak powiedziałem, to dało się to wytrzymać. Ale to był brak odwagi, czy co to mogło być? Ja myślę, że taka trochę niewiara nawet w możliwość. Ja natomiast lubię właśnie wyzwania, no, lubię wyzwania i mam odwagę je podjąć pewnie. Zawsze się modlę, to nie jest moje, to jest zawsze gdzieś, sięgałem zawsze po moc Ducha Świętego, a nie własny pomysł. Wszystko, co robiłem, mogę powiedzieć spokojnie, patrząc diecezjanom w twarz, było przemodlone w tej kaplicy biskupiej. Niczego nie wymyślałem, bałem się zawsze, żeby to nie był mój pomysł. Gdzie mogłem, to próbowałem rozmawiać z najbliższymi współpracownikami. Szukałem też ludzi. Doszedłem do wniosku, czasem mi to zarzucano, że do tych sytuacji młodzieżowych czy innych
zawsze angażowałem młodych księży. Nie, żebym lekceważył starsze pokolenie. Natomiast my w pewnym momencie, jesteśmy już w kolejnym etapie. Łatwiej komuś, kto jest bliżej nich, zrozumieć ich mentalność, ich życie. Łatwiej znaleźć formy, które były proporcjonalne do ich mentalności, do ich zachowań, do ich oczekiwań. I to było dla mnie właśnie takie niby oczywiste. I myślę, że trochę było zachowawczości, takiej trochę niewiary, która po jakimś czasie pękała, bo proszę sobie wyobrazić, ja rozumiem reakcję księży. Robimy pierwsze czuwanie. Biorę pod uwagę Szczecinek, bardzo duży kościół mariacki i chyba 60 osób na pierwszym czuwaniu. To mogę zrozumieć, że patrzący wokół księża mówią, ale kiedy minęło rok, dwa, trzy, nagle wypełniły się ławki w całym kościele w Szczecinku. Wziąłem to jako taki obraz i przykład. To samo dotyczy bazyliki w Kołobrzegu. I powoli księża sami doświadczali. Ci, którzy byli wrażliwi, rozmawiali z tymi młodymi, zobaczyli, co się dzieje. Z niektórymi młodymi przyjeżdżali rodzice. Księża mi to ogólnie powiedzieli, bo nikt o szczegółach przecież nie rozmawia, że spowiadając, trafiali się rodzice, nawet po latach wracający i zdziwieni, że coś takiego jest w diecezji. Oni też wtedy konsekwentnie pomagali tym młodym ludziom, dzielili się tym. I to powoli tak wzrastało. I ja starałem się rozumieć. I wystarczyło mi na szczęście odwagi pójść pod prąd tego, pójść i nie ulec. Wiedziałem, że tak trzeba zrobić i godziłem się na to, że nawet będę źle odebrany. Po prostu godziłem się, że tak ma być, to trzeba wytrzymać, trzeba sobie z tym poradzić. I właśnie ten kontrast, nawiązując do rezygnacji, kiedy się już wytrzymać nie daje. I to wtedy jest gorzej. Księże biskupie, przedostatnie pytanie. Takie bardzo ogólne i pewnie trudno jakoś na nie nawet odpowiedzieć wyczerpująco, ale zapytam tak. W jakim stanie jest dzisiaj Kościół koszalińsko-kołobrzeski i co będzie według księdza biskupa największym wyzwaniem na najbliższy czas dla następcy, dla księdza biskupa Zbigniewa? Jesteśmy w tym miejscu, które w tym czasie komunistycznym nie był społecznością. To byliśmy poskładani. To się odbijało bardzo też na Kościele. Pierwszy etap, który był ogromnym brakiem księży. My zawsze do końca, do dzisiaj w stosunku do innych części Polski mamy niedostatek. Te msze święte odprawiane co jakiś czas, na przykład ja byłem w takiej parafii, gdzie opowiadał mi ksiądz proboszcz, jak jego poprzednik po tym, jak parafia została wydzielona z większej części, ludzie zaczęli się dziwić, że oni mają co tydzień być na mszy świętej, bo byli raz na dwa tygodnie albo na miesiąc. To wszystko spowodowało takie zletnienie religijne. I my to dzisiaj widzimy. Jesteśmy w tym uczestnictwie we mszy świętej na szarym gdzieś tam końcu. I to jakoś definiuje, bo to konsekwencją tego jest brak tej ewangelizacji domowej. No bo jak rodzice sami są zletnieni, jak mogą pomóc drugiemu? I to będzie ogromne wezwanie. Natomiast ja bym powiedział tak. Kiedyś nauczyłem się tego, od José Prado Flores, to jest taki ewangelizator świecki. Zawsze się uczyłem od niego sporo. I on powiedział tak, formacja, formacja i formacja. Powiedział to wiele lat temu. Dzisiaj ja bym to chciał powtórzyć, dlatego że prawdopodobnie idziemy ku temu, co Ojciec Święty Benedykt powiedział, że staniemy się mniejszością taką i teraz ten Kościół w małej wspólnocie potrzebuje jednej rzeczy. Tam musi być dynamizm Ducha Świętego, tam musi być moc, muszą być liderzy, muszą być ci, którzy będą przewodniczyli. Do tego potrzeba nam raz, bez wątpienia, takiej żywotności duchownych i bez wątpienia potrzebna nam jest spora liczba uformowanych świeckich. Dlatego, że w momencie, kiedy będziemy łączyli parafię, my mamy sporo tych kościołów przecież w każdej parafii, i nie będzie takiej możliwości,
przy największej gorliwości, żeby w każdą niedzielę była Eucharystia, to uformowanie lektorów, akolitów czy diakonów stałych i zresztą i rad duszpasterskich, ale w tym nowym stylu, gdzie ta rada parafialna ma swoich przedstawicieli przy każdym kościele, gdzie będzie można, będą ludzie, którzy mogą poprowadzić celebrację, modlitwy, gdzie ten kościół nie będzie otwierany tylko wtedy, kiedy przyjedzie kapłan, żeby odprawić najświętszą ofiarę. To będzie dla nas wyzwanie. My je zaczęliśmy, synod był ogromnym skokiem. Naprawdę rozpoczęcie, policzyliśmy w tych grupach 5000 ludzi, nawet jak tu i tam gdzieś troszkę się zgubiło, to jest rewelacja. To jest coś, co zostawia ślad. Jak ja jestem teraz w parafiach, spotykam się z tymi ludźmi. Księża, którzy szybko reagują, mają już te rady duszpasterskie. Tam są przedstawiciele synodu, jeszcze uzupełnione. Rozmawiałem w kilku miejscach, nawet takich parafiach rozczłonkowanych wiejskich i byłem naprawdę tymi ludźmi zachwycony. Ich rozmowami poważnymi, poczuciem takim odpowiedzialności za Kościół. To było tak uszczęśliwiające mnie, że ta ostatnia moja wizytacja w dekanacie mieleńskim, tam nie ma takich wielkich przecież miast, Sianów, Mielno to największe, doświadczałem już tego i w głowie już było moim, że chyba trzeba się przygotować do tego, co zrobiłem teraz, co Ojciec Święty zaakceptował. To był taki finał bardzo radosny, doświadczający właśnie takich świeckich ludzi, którzy zamyślą. I myślę, że to jest droga. Ja mam taką nadzieję, że biskup Zbigniew, który ma doświadczenie też parafialne, on był przecież proboszczem takich naprawdę wielkich parafii w Gdańsku, w Sopocie, dalej był szefem Wydziału Duszpasterskiego. Miał czas na poprzyglądanie. Myślę, że to będzie taki nowy impuls dynamiczny. Myślę, że to jest kierunek. Będziemy musieli pomóc ludziom wierzyć i to wierzyć tak, z taką całą głębią. A to wymaga po prostu zwyczajnie formacji. Trzeba będzie zmienić duszpasterstwo. Trzeba będzie znaleźć jakieś formy pogłębienia relacji ze Słowem Bożym. To wszystko jest przed nami. Tyle, ile będzie można. Będę w tym uczestniczył pewnie z radością, tak jak będę potrzebny jako biskup. I ja tak patrzę z dużą nadzieją. Nie utkwiło mi tak bardzo, bardzo w sercu, kiedy święty Jan Paweł II mówił o wiośnie Kościoła i kiedy mówili Ojcze Święty. Akurat nie w Europie, to wygląda odwrotnie, bo to Europa jest największym takim dołkiem, można by powiedzieć. A on mówi, tak, tylko to nie o ilość chodzi. I mnie, ja mówię to samo, to chodzi o to, o głębie wiary tych, którzy są. A naszą powinnością jest tak organizować życie, żeby im pomóc jeszcze głębiej spotkać Pana Boga. Księże biskupie, czego życzyć biskupowi seniorowi teraz, w tym momencie rozpoczęcia emerytury? Ja już mam plan, że to uwolnienie od administracji, mówię szczerze, ja, malutki człowiek, wziąłem sobie przykład Ojca Świętego Benedykta Emeryta. Powiedziałem, muszę jeszcze więcej zmagać się, jak nie mogę inaczej, na kolanach za diecezję. Zawsze się modliłem. Tak dzień każdy zaczynam za różne wydarzenia, a teraz będę miał więcej czasu i to jest moja powinność. Już zrobiłem porządek w sobie z różnymi rzeczami i już sobie poukładałem te rzeczy. Na tyle, na ile będę mógł, będę w diecezji, będę głosił Ewangelię. Myślę, że będę organizował różne formy rekolekcyjne, właśnie na temat formacji mówimy. I tyle, ile mi starczy sił. A jak przyjdzie trochę cierpienia, to też się diecezji przyda jako ofiara. Ja patrzę tak, z takim spokojem, że aż sam się dziwię. I z taką miłością do diecezji i tak się cieszę, że kiedy 9 lipca 2007 roku, tu w tym pokoju, powiedziałem kilku dziennikarzom naszym, którzy przyszli do katedry, kiedy formalnie przejmowałem diecezję przy Radzie Konsultorów. Był
kardynał nominat Ignacy, pamiętam te chwile, kiedy mi powiedziano, no to ksiądz biskup teraz pierwszy raz pobłogosławi diecezji i ja wiedziałem, co mam zrobić. Uklęknąłem przed kardynałem i powiedziałem przed biskupem Jerzem, proszę mnie pobłogosławić najpierw. I on aż z łzy pociekły, a ja mi też, bo wiedziałem, że to się kontynuuje pewne rzeczy, a nie zaczyna od Adama i Ewy. I powiedziałem dziennikarzom, którzy powiedzieli, a kiedy ksiądz biskup stąd odchodzi? Myśląc o poprzednikach, którzy odeszli. I ja wtedy powiedziałem z takim spokojem i przekonaniem, proszę Państwa, zamierzam tu umrzeć. I oni zamilkli i myślę, dotrzymuję słowa. Księże biskupie, w takim razie życzę tego spokoju właśnie, zdrowe jak najdłużej, żeby ksiądz biskup był z nami jak najdłużej, no bo coś się kończy, a coś się zaczyna, czyli kończy się posługa biskupa diecezjalnego, zaczyna się posługa biskupa seniora. Życzę więc, żeby ta posługa trwała jak najdłużej i żeby też dawała księdzu biskupowi satysfakcję i żebyśmy ciągle my też mogli jak najdłużej korzystać z posługi duchowej biskupie i księdza biskupa. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść Boże.